podczas trzeciego dnia 22 targów wydawców katolickich jest ze mną dyrektor Radia Warszawa, naszego diecezjalnego radia. Szczęść Boże, proszę księdza. Szczęść Boże, witam serdecznie. Oczywiście są to targi wydawców katolickich, a więc jeżeli są to targi wydawców, to nie tylko są książki, są także multimedia. Jest także radio i jest również Radio Warszawa. No właśnie, co Radio Warszawa ma do zaoferowania na tegorocznych targach? Radio Warszawa już od jakiegoś czasu wydaje radiobooki. To są takie nasze małe płytki z audycjami, które też są emitowane w radiu i audycjami naszych autorów. W tym roku mamy do zaprezentowania 3 płyty. Księdza Marka Dziewieckiego 2 płyty o miłości. To jest pierwsza nasza edycja. Ostatnia edycja, najnowsza, jest to płyta Człowiek, jestem podobny do Boga. I teraz właśnie trwa spotkanie z autorem, księdzem Markiem, który podpisuje naszym słuchaczom i widzom płyty. Oprócz tego jest także płyta z audycją naszej dziennikarki i także dziennikarki telewizji Salwę, pani Ewy Pietrzak, Wychowywać, ale jak? Serdecznie zapraszam, bardzo ciekawe audycje, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i dziękuję za to, że Państwo wspieracie media warszawsko-praskie, za to, że wspieracie telewizję Salwę, za to, że wspieracie Radio Warszawa i Tygodnik Idziemy i bądźcie z nami przez cały czas i dziękuję Wam za Waszą obecność. Ja dziękuję z kolei za wywiad, a Państwa zapraszam na targi, na stoisko Radia Warszawa. Tutaj ksiądz Marek Dziewiecki podpisuje swoje płyty. Można dostać również płytę księdza Marka, ale również Ewy Pietrzak. Dziękuję.